Słuchajcie, obczajajcie, ja tu sobie spacerek taki robię, a tu jakaś mikrofalóweczka była wyciągana, czy ona jest, słuchajcie, lubka funkiel, oj kurde, patrzcie jaka fajna retro, tu coś dostała z boku, powiem wam, ale nie, no tutaj tu już widzę, że chyba ona jest jednak stara, ale zawsze talerz można by wykorzystać, fajnie stylizowana, nie, na taką jakąś elegancję, ale powiem wam, widziałem już tego słana, tego łabędzia, już któryś sprzęt, nie tylko mikrofalówkę, bo jeszcze jakiś tam piecyk i tak się zastanawiam, nic nie wiem o tej firmie, czy to jest jakiś firma Ktakol, czy no karton, słuchajcie, karton to Toshiba, a mikrofalówka jakaś Słam, no słabo, nie poszedł wam ten przekręt. Starego szpaka na plewy nie weźmiecie, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Czajcie temat. Tu jakieś nowe te. Balenciagi pewnie. Uuu, jaki protektor. Kurde, jeszcze człowiek by polatał. Jakie robale. O, pięta poszła. Tu chyba Super Mario jakiś taki, ale no, lekki zajazd, zajechany jest. Kołderka oczywiście, jakby ktoś reflektował tutaj wymianę, nie ma problemu, ale powiem wam, patrzcie co się dzieje. Posprzątali na dzielnicy, to jest normalny szok. Ja się nie wiem teraz jak odnaleźć, powiem wam, w tym porządku. Nie wiem czy pamiętacie ostatnio co tu się działo. No kurde, powiem wam, wyszorowali to pazurami wydrapane, elegancko. Ale ja im daję im z tydzień taki, wiecie, że tu będzie porządeczek, a później to wiadomo co te towarzystwo. Słuchajcie, za ogród się chyba wzięli, nie wiem co to za krzaki, może to jaka cytryna, tutaj drugi ten krzak jest, ja się tak powiem wam, no całkowicie powiedziałbym, nie do końca znam. O, tu proszę, obiad, co to było? Nie wiem. Zawijamy, bo jakaś szefowa tam wybija, tam jakieś bułeczki były, słuchajcie, na śniadanko. Elegancja. Szału nie ma, same, to chyba są same te zrzuty, słuchajcie, tu z ulicy. Lecę dalej, może się tam coś wykluje konkretnego. To wam pokażę. O kurde, taką torbę właśnie miałem chcę załatwić. No ale nie, to jest Deliveroo jakieś, jeszcze inne. Trawę kosili, słuchajcie, nie mieli do czego wrzucić, to wrzucili do tego, do Deliveroo. No. O, szczury, patrzcie, już pobudzone są. Ulala, działają, ekipa działa. Działają na mieście. Dzisiaj to tak powiem wam, jakoś taka pogoda, tak wiosennie, ale coś z towarem, to o, patrzcie, pach, jak poszedł. Kto widział, niech da komentarz. Może tam co było w tym śmietniku, wiecie, jakiś lepszy towar, jak one się tam zlazły. Albo zaraz mi na łeb tutaj wyskoczą. Nie wiem czemu, patrzcie, niektóre śmietniki są całkiem pełne, a niektóre puste. Życie się zaczyna, słuchajcie, 10 godzina, ludzie na Benwell zaczynają wstawać, szok. Tu proszę, patrzcie jaki ten kącik kulturalny, nawet na takiej dzielnicy, słuchajcie, z kulturą oni nie są na bakier. Coś mi się wydaje, że dzisiaj to będą takie spacerowe pogaduchy, ale wiecie, jak się śmiga po śmietnikach, to się nie zna się dnia ani godziny. Ale powiem wam, no wiadomo, że jakiś super strzał to by się przydało szczelić. Ale tak naprawdę to jestem tak zawalony w chacie tymi, powiem wam. No wiadomo, że nie śmieciami. Pampery poleciały. Ogłoszenia powystawiane, słuchajcie, tak jak mówiłem, najlepiej schodzą wiatraki. Wiatraki to jest number one.
a później inne rzeczy. Nawet mi, nie wiem czy widzieliście te radyjko takie. Miałem te takie radyjko, nawet spoko, takie retro. O, patrzę, następne jakieś Balenciagi. Ulala, się powiem wam, te muchy jakieś takie agresywne, pewnie to z rana, głodne przy śniadaniu. A tu ja im zakłócam, wiecie, spokój, no też bym się wkurzył. Jecie sobie śniadanko przy stole, ale patrzcie jaka zacna tu szafeczka. Elo, słuchajcie, co tu w ogóle za ten, za taki fajny, ale trochę z tego sowana, powiem wam. Ale zarąbiście to wygląda, nie? Jak dla jakiegoś dzieciaczka. Kurczę, nie ma jednej deski, patrzcie, ale lipa. Cholera, ale wygląda to, wygląda to całkiem spoko. Taki mebelek, powiem wam, dziewczyna. No nie wiem, teraz to te gender, to i nawet chłopak. No, chciałbym zobaczyć ten domek tych lalek, ale musi wyglądać wypas, jak takie mebelki były. Kurczę, powiem wam, fajna pozycja, fajna. Nie wiem, czy tego czasem nie zawinąć, ale to by mogła mieć kobita, słuchajcie, na takie, o. To by się też nadało na jakieś takie pierścionki. Myślałem, że coś tam jest. Na jakieś pierścionki takie, łańcuszki. No, powiem wam, dobre to by było w tej kwestii. Szkoda, że nie ma tego Tegesa jednego, bo to, powiem wam, nawet nie jest najgorsza pozycja. Zaraz zadecydujemy, tylko tutaj jeszcze obczajmy jakieś majty. Ulala, patrzcie jaka walicha tam leży. Tu łańcuchy, ale te łańcuchy to jest od żaluzji chyba. Nie podniecajcie się, to nie jest żaden skarb. To nie jest żadne srebro, ale tutaj, słuchajcie, IT. Ona już jest chyba, ona już jest przetrzepana, słuchajcie, ale kurde. Podejrzewam, że to nie są tanie rzeczy. Matko jedyna. Powiem wam, no tutaj muszą żyć jakieś bogacjony. Tu jeszcze nie zdążyli z miasta posprzątać tego wykwitu ulicznego, co tutaj leciało. Słonecznik poleciał, słuchajcie, jakaś Pepsi. Tak na szybko, skarpety tutaj tego, butelka, patrzcie, stara butelka Coca-Coli. O, nową furę kupili, patrzcie, dla dzieciaka. Elegancko, bo tu chyba tutaj było na tej ulicy, że takie dwie wyrzucili w sumie. A co tutaj, patrzcie, jakąś chyba konsolę wyrzucili do gier. Co to za pady są? Nie wiem, ja się nie znam, stary jakiś. Ale to mi leci jakąś tandetą, ale kurczę, powiem wam, śmieci. A tu tyle książek, no trochę mnie, powiem wam, te ludziska, że tak powiem, rozczarowały, bo tutaj kurde książki i syf. Nie wiem, zawsze mi się wydawało, że no inteligencja, słuchajcie, no to nie za bardzo tak ze śmieciami na ten w komitywie, nie? A tu patrzcie, jak to człowiek może się rozczarować i tak naprawdę uczy się całe życie. Tu jakaś stara walizka, elo. Tam trochę chleba, patrzcie. Są, to mogą być jakieś kurde, naprawdę stare książki. Adventure. Patrzcie. Ja to tylko, wiecie co, wyczaję? Jakby były jakieś te, jak to się nazywa. Teraz właśnie mi przyszło na myśl, jak tak oglądam. No jak one się nazywają? Właśnie tutaj komiksy, o. Stare komiksy. Ale nie wiem, to nie, to nowoczesne wszystko jest. Ale powiem wam, ktoś miał zajawkę, to i może i te stare by były. To mi takie na stare wygląda. 13, no to może być, kurczę, stara książka takim. Ale nie ma nigdzie tej daty. Co wy myślicie, kurczę? Szkoda, że u mnie na kanale nie ma jakiegoś takiego, wiecie, ziomka, co się... No nie mówię, że tam wszyscy są jakby nie wykształceni, ale chodzi mi wykształcony ziomek, wykształcony w temacie takim historycznym. Wiecie, o co chodzi? Albo jakieś takie właśnie
z antykwariatu, pierdoły, co się zna na starych książkach. O, tu trochę ogarnęli. Na co te muchy się tu zjechały? Ostatnio szłem na filmiku, nie wiem czy oglądaliście, ta beczka mi się cholera podobała. Ale niekoniecznie ta zawartość, wiecie, do mnie przemawia. Więc dlatego odpuszczę sobie, odpuszczę. Kurczę, cały czas targam ten bałagan. I tak się waham. Czemu te aleje muszą być zawsze pod górę, powiem wam. Zsapałem się jak szmaciarz już idąc tu na górę. O, chyba się wezmę, położę na chwilę tutaj na tej kozetce. Chyba specjalnie dla mnie rozścielili. Nie, ja se to wezmę, odłożę. Gdzieś se to, słuchajcie, skitram dobrze. Dajcie w ogóle znaka w komentarzach, czy to warto zawijać. O, patrzcie, ja potrzebowałem, skitram se tu przed deszczem, potrzebowałem kamyki, taki tłuczeń. A tu wysypali, no słuchajcie, jak to kurde. Jeden potrzebuje, a drugi wyrzuca, nie? No tak to jest na tym świecie. O, coś tam się pobudzili, słuchajcie, na tej dzielnicy obczajkę robią. Chyba konsternacja, że ktoś tam obczaił, co oni wyrzucają do śmietnika. No brawo, brawo, weźcie, sprzątajcie po sobie. Dziady. Dobra, lecę na następną, słuchajcie, aleję darmową. Jak to mówią, darmowy hol zakupowy, może coś się trafi. Bo jak na razie to tak jak i ludzie śpią, tak jak i na śmietnikach. Jakaś śpiączka totalna. Ale za to możecie pozwiedzać trochę, słuchajcie. Tutaj miasteczka, nie? Elegancko jest, kurde, powiem wam, jak posprzątają. No to przez ten tydzień nawet jest fajnie. Później to wiadomo, no wiadomo, co się dzieje, nie? O, to się dzieje, słuchajcie, co tutaj na tej ulicy, patrzcie. Tu już kwiat Benuel już zaczął działalność. Dzieciaki się bawią w tym całym, tym bajzlu. No tak to tu wygląda. O kurczę, tam była fajna lampka w jednym śmietniku, ale opuściłem. No, no, no. I nawet nie pamiętam w którym. To jest najlepsze. Dobra, idę na następną przecznicę. Dobra, zaraz się połączę, słuchajcie, bo wysłuchajcie tych monologów i sobie pewnie myślicie. Nieźle, kurde. Niezła kupa tam w głowie tego gościa, że może pieprzyć o wszystkim i o niczym, ale większość o niczym raczej, nie? Wiadomo. Jak się nie ma nic do powiedzenia, to się mówi o niczym, nie? Zdajcie sobie z tego sprawę. Gołębie, gdzie wy tu się w ogóle zakręciłyście? Tam są, kurde, darmowe żarcie rzucili. Co one, powiem wam, że chyba już są przeżarte tym szajsem z tych śmietników i szukają czegoś takiego, nie wiem, może atmosfera tych śmieci im przestała jak gdyby pasować. Dobra, wbijamy tu, słuchajcie, na szeroko od razu jakaś walizka. Ja pierdzielę. Powiem wam, że jest pusto. Tu co mamy za skarby? No, trzeba by się zagłębić. Patrzcie, jakiś sweter. Co to za sweter? Patrzcie, Tommy Hilfiger, ale ile X-ów ma. Kurczę, ta bluza, ale powiem wam, ja tego nie dopiorę raczej. Tu następna. Tylko czy to Hilfiger jest, słuchajcie. Tutaj to szajs. Ale ten Hilfiger to mnie korci. Ale ja nie wiem, to by musiała jakaś sprytna osoba powiedzieć, czy to się w ogóle da dotegować. Ale może i to oryginalne. Z Turcji, nie wiem. Słuchajcie, rozłączę się na chwilę, bo muszę tą bluzę do jakiegoś worka wpieprzę, wiecie, i do plecaka, bo ona za świeża to ona nie wygląda. Co my tu mamy? Ulele, tutaj to już tak powiem wam, jest soczyście. Jak to mówię. Czemu taka mała deska do prasowania? Nie znam, nie wiem, o co chodzi. Tu trzeba się rozejrzeć, bo tu jakiś świeży towar. Tu chyba ktoś się wkurzył i wygarnął. O, ta reklamówka. Nie. Mamy, dobrze, że mam jakiś worek w tym, w plecaku.
Ale co to jest w ogóle takie? Tu słuchajcie, jakby ktoś chciał, jakiś jest fajny dla dziecka ten. Też nie wiem, czy to z jakiejś bajki, czy co. Zresztą my chyba wszyscy w jakiejś bajce jesteśmy. To chyba chlebak taki jest. No, taki bardziej chyba retro niż nowoczesny. Nie wiem, kurde, czy ktoś by reflektował na taki chlebak? A może to i nie chlebak? Ja się tam też, wiecie, znam, nie? Dobra, zawijam tą bluzę, słuchajcie. A, kurczak, jakaś jest kobita taka sprytna. Dajcie znać, jak to, kurde, uprać. Czy to się da te plamy, słuchajcie, takie żółte, nie wiem. Czy to po bigosie, czy po jakimś kary to zalane, nie wiem. Dajcie znaka, czy to się, kurcze, da jakoś doprać. Czy to do aczy wrzucić. No ja się nie znam, kurde, będę wdzięczny, słuchajcie, za waszą pomoc. No powiem wam, że ten parasol no nie przetrwał, ale o, to wczoraj, ostatnio już chodziłem, nie wiem, 3 dni temu łaziłem tamtędy, bo ten dywanik był. Pewnie stali bywalcy, to wiedzą, oglądali. Ale kurczę, patrzcie, tu coś mogło być ciekawego, ale totalnie dupa blada. A to, co to? Co to w ogóle jest? Chyba od papierosów był. Ludzie, patrzcie, jakie etykiety. Ludzie jedyne. Co tam się wyrabia? A, no i wracają. O, patrzcie, deski są, słuchajcie, jakby się komuś się łóżko zarywało. Ja przerabiałem ten temat, ale powiem wam, jak wam się łóżko zarywa, to też dobre są, słuchajcie, panele, nie? Jak wymieniacie w chacie panele, macie... O, taki mnie zaatakowało. Słuchajcie, co one tam ciekawego dorwały. Buty Puma, słuchajcie. Słuchajcie, Brighta, te buty. O, te koce ostatnio miałem sobie zabrać, ale dzisiaj to już są... No są, kurcze, jakby, no... Ogólnie to też można powiedzieć, że jakby one są mokre, że wstępne pranie już ktoś zrobił za mnie, nie? Zawsze trzeba szukać gdzieś pozytywów. Więc teraz tylko, kurczę, daję, słuchajcie, trochę proszku. Może nie na wirowanie, jakieś dziki już, dziki jakieś szaleją już na tym, na dzielnicy. Wiecie co, a co wymyśliłem z tą bluzą właśnie Halfingera, jeżeli to jest Halfinger, czyli jeżeli to w ogóle leżało koło Halfingera, to można by ją nawet zafarbować na jakiś kolor. Kurde, jak ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie, to też bym prosił w ogóle o cynka, ale jakiś takiego, wiecie, no konkretne te cynki, a nie, że mi ktoś napisze zaraz, że wiecie, weź zafarbuj ceburakami czy cebulą. No nie no, takie akcje mi tu nie przejdą, ale fajnie ten. Patrzcie, chyba ktoś był przede mną i tu niezły ten. Niezły towar rozbił. Tu była jakaś lampka, ale lampka to mnie nie interesuje. Ale ta skrzynka fajna, co? Kurczę, tu coś, czegoś nie ma. Chociaż ja to powiem wam, w chałupie za bardzo nic nie mam, żeby tak się odnosić, że coś muszę chować. No same, wiecie, graty ze śmietników raczej u mnie się znajdą. Kabelka też nie biorę, słuchajcie, od tego, bo już mam tyle tych kabli. Nawet nie wiem, jakie to zasilanie. Nieważne, dobra, idę, bo tu trochę powiem wam tak przed śniadaniem, no to tak niesmacznie zajechało tu z tego śmietnika. To nie wiem, od czego to jest. Tam jakaś, patrzcie, to może być złota kokarda. Ludzie, na śmietniku, o tej porze. To jeszcze jakieś świerki, Chryste, jedyny. Jak to się mówi, Chryste, Helejzys. Helejzys czy Helejzys? A, bo tam są, patrzcie, za śmietnikiem jakieś smaczki. Tam drzwi wyrzucili. Ja już teraz powiem wam, patrzcie, w takie szczeliny to się bez wciągania brzucha wbijam, no. Dieta zaczyna działać pomału. Jakby ktoś tam chciał wiedzieć, co i jak w temacie diety. A co to taki szajs, ale fajny, patrzcie, ten. Kurde, superancki taki retro. No, ale ja go znalazłem chyba tu za późno, bo on już jest po niezłych przejściach, po niezłych. Z tego jeszcze można by to pchnąć gdzieś, słuchajcie, dla dziecka do pokoju, bo nie wygląda to źle, ale no te towarzystwo tu mi nie podchodzi. O, no, słuchajcie, lecą jacyś cyganie z kocami. Nie wiem, pewnie gdzieś, patrzcie, znaleźli gdzieś takie koce. Ja pierdzielę. No nie, no trzeba wcześniej, ludzie, wstawać.
Ale jest ze mnie totalna fajtłapa, powiem wam. Nie no, jutro to ja nie ma opcji. Czwarta godzina, ja wybijam na dzielnicę. Ja cię kręcę. Ale towar mieli, no słuchajcie, no takie koce. Ja pierdzielę, niektóry to się za takie koce, to powiem wam, da się posiekać. Słyszałem nawet, że kobiety to za takie koce to oddają różne rzeczy. No nie będę tam mówił jakie. Ale jestem wkurzony, słuchajcie. No chłopaki są zarobieni, no brawo dla nich, nie? Nie, oni wiem, co oni mogli opędzlować. Patrzcie, jak tutaj milutko, jaki miły park jest tutaj w okolicy. Już wrony nawet, wrony czy gawrony, nie wiem, jak one się nazywają. Ja pierdzielę, weźcie tu dziecko. Weźcie tu dziecko do parku. Na zieloną trawkę sobie, nie? Jakiś piknik zrobi, słuchajcie. Ja podejrzewam, że tu nie jeden piknik poszedł, ale no chociaż powiem wam, te dzieciaki tutaj na dzielnicy, to one są już pohartowane, im tam taki syf, to tam one już nic tu nie złapią. Podejrzewam, że jak wtedy były ta pandemia, wiecie o co chodzi, to oni powinni tutaj krew pobierać od tych ludzi tu żyjących, pewnie ode mnie też. I kurczę, robić szczepionki z tego, bo to powiem wam, ktoś, kto się tutaj wychowuje na tej dzielnicy, to jego już praktycznie nic nie zabije, nic, żaden wirus go nie złapie. Chociaż możliwe z drugiej strony, to właśnie z takich dzielnic te wszystkie, wiecie, patogeny mogą pochodzić. Nie, powiem wam, chyba muszę zjeść śniadanie albo się napić kawy, bo już kora mózgowa coś wyrywa się spod tej, jak to jest, matko boska, nie mogę sklecić już zdania. Kora mózgowa, nie, spróbujmy to pomału uporządkować. Kora mózgowa wyrywa się spod, nie wiem, moich, no jak, dokończcie to zdanie, mojej czachy chyba, dobra, czachy. Jak ktoś ma lepsze zakończenie tego zdania, tej wiecie, tej złotej myśli, bo to była złota myśl, nie? Dzieciaki już chyba wystartowały na zabawy śmietnikowe. Coś mnie się wydaje. Tam mi się nie chce iść, słuchajcie, leniwy dzisiaj jestem. Ale dzisiaj macie filmik. Ciekawe, kurde, co powiecie na ten temat. Pewnie staliby walcy mojego kanału to uszanują. A reszta powie, no ludzie, no nic nie było. Nic nie było ciekawego. Ale nie w tym sens, słuchajcie. O to chodzi, żeby się przejść. Ziomek jakiś wyszedł, słuchajcie, nie chciałem się odzywać do kamery, bo nie będziemy zdradzać naszej pozycji, ale świeży towar jakiś rzucił. Zaraz się schowa, o, tu patrz, jaki stolik. Też za późno, coś go zżarło. Tutaj wiem, co go zjadło, to go zjadła nędza tej dzielnicy, słuchajcie, nędza. Nędza najgorzej zjada wszystko. Przede wszystkim pieniądze w portfelu, których nie ma. Więc jak macie gdzieś, wiecie, macie w okolicy swojej nędzy, to z daleka odpychajcie ją od siebie. Z nędzy nic nie będzie, z nędzy nie dojdziecie do pieniędzy. Te przysłowie totalnie nie działa, nie słuchajcie się takich bredni. O kurczę, tu któraś była taka fajna. Ziomki takie nawet, powiem wam, no tak, nawet patrzcie, jak tu się ludzie zamykają. Ci co, no nie wiem, czy normalni, jakieś kraty sobie wstawiają, zobaczcie. Nie wiem, ja tu, no nie no, chodzę tu wieczorem i po nocach, słuchaj, ta po tej dzielnicy i nie powiem, żeby mnie się jakaś krzywda zrobiła. O proszę, tu jakie fajne, kurde, jakie fajne, o, dziurawe wiaderko, ale fajne takie, patrzcie, klimat, nie? Kurde, weźcie chyba nową podłogę wyrzucili, słuchajcie, albo kupili nowe, patrzcie, i wyrzucili. Ale ciekawe, czy to można takie poduszki prać, ja sobie nie wezmę, wiadomo, bo tam jeszcze w jakimś stopniu mnie stać i no wszystko wszystkim, ale nie wiem, jak, co to tu jest w ogóle za bajza, kołyska jakaś, powiem wam, kołysek to się boję, bo to mam wrażenie, że niekiedy rodzice mogą być zdenerwowani na dziecko i z tą kołyską, to wiecie, mogą nie tylko kołyskę wyrzucić. Ulala,
Słuchaj, ta jakaś jakimś mi tu Prade marynarą podjechało. I widzicie, jak to się mówi? To się mówi, słuchajcie, że kurde, jest bieda, jest słabo. A tu patrzcie, jak tu się... Nie, no kurde, słuchajcie. Ja tu, kurde, patrzcie, tu jakieś palto Eskimosa. No nie, nie jest źle, powiem wam. Widać, że ktoś dbał. Ja tutaj tak wystawię, bo ja to widzę, nie do końca jestem zainteresowany tym. Ale może ktoś będzie przychodził. Patrzcie, tu następny jakiś garniturek. Elo, ta granatowa może. Słuchajcie, co to jest w ogóle? Moss London. Słuchajcie, to miał być boss. No ale M się rozjechało. No wiadomo, to tam nie jest jakimś tam też moim zdaniem wielkim uchybieniem. Tam tu już majtochy, grubochy. No to ja już tam jak gdyby nie będę. Ale słuchajcie, jak chcecie tego bossa bez B, no to śmiało, śmiało. Ja to bym się w ogóle nie przejmował, że takimi mankamentami jedna litera, wiecie, nie czyni jakiegoś tam, jakichś dużych zmian, nie? A garnier był, no zacny, zacny był. Kartofle, śmietana, tutaj jakieś dżiny, patrzcie, dwie pary poleciały. Ja pierdzielę, ile tych ciuchów wyrzucają do śmietników? Czy ludzie już są tacy leniwi i nie chce im się rzucić do tych kontenerów? Ale wam powiem, kiedyś przechodziłem koło takiego kontenera i był rozwalony, nie? I tam już były oczywiście wszystkie te szmaty jak flaki wyciągnięte z BBH. No i nie powiem, no też tam zarzuciłem lekko okiem. I kurde, słuchajcie, fajną bluzę tego chyba Big Stara tam wytargałem. Taką dosyć czarną, fajną na śmietniki, idealną taką, wiecie, bo to nie żal jak się uwali. Zresztą tam moje ciuchy to większość z tych śmietników, więc nie żal. Stara dewiza się moja, wiecie, sprawdza, że na śmietnik wyjdziecie sobie i możecie się ubrać. Naprawdę, i to nie jakoś tak słabo. Widzicie, tutaj jakaś dzisiaj wpadła, no wiadomo, no zajechana trochę ta bluza Halfingera, no jeszcze biała, nie? Słuchajcie, nie wiem, ale ja nie wierzę, że ona się dopierze, ale liczę na wasze komentarze i wsparcie, że jakoś to ogarniemy razem, nie? Wy mi jakiś ciekawy pomysł poddacie, jak to wybielić, nie wiem, czy to zafarbować, czy co z tym zrobić, no i będzie dobrze, nie? Zdecydowanie nie chcę mi się iść w następną aleję, bo tak naprawdę to wyszłem do sklepu po zakupy, ale moje drogi się rozeszły z drogą do sklepu, no i jestem gdzie jestem, a sklep mam teraz, słuchajcie, kilometr od tego. Kurczę, nie chcę tu kręcić, bo tu jakieś ludzie się kręcą, to jest, wiecie co to za dzielnica tu są. Lukajcie, no jakieś szemrane kobiety idą, wiecie, one chyba do pracy idą o tej porze, bo to ta godzina. O Jezu, znowu ta, patrzcie, hulajnoga wywalona, ale powiem wam, zdradzę wam, o, jeszcze jedną taką opowieść, co się w ogóle z tymi dziećmi tu dzieje, czy to jest wychowanie, czy to co. Ostatnio byłem w centrum, czekałem tam na PKS i stało takie miejsce właśnie z tymi hulajnogami, nie, identyczne, no także tutaj, nie wiem jak oni ją tu dociągnęli, bo tutaj na pewno nie jest. Nie wiem, czy znacie zasadę tych hulajnog, one muszą być w specjalnym miejscu, żeby je zaparkować, no bo w innym miejscu, nie wiem, nie da się. A, jeszcze jedno, gdyby ktoś z was kiedyś wypożyczył właśnie taką hulajnogę, to słuchaj, dobra, ja wam pokażę swoją mordę, jak ja z rana wyglądam. No nieciekawie, nieciekawie, od razu mówię, to nie są też, wiecie, obrazy dla dzieci małych, no ale dobra, bo tak gadam, wiecie, tutaj z krzaków, jak to się mówi. No i odnośnie kwestii tej, patrzcie, tu jeszcze nowy telewizor sobie kupili. Chyba był więcej niż, ile to był? Tu był 50 cały. Ten mieli 50 cali, ostatnio kupili jakiś większy i nie wszedł na ten stojak. To wypieprzyli karton ze stojakiem, nie? A ciekawe, gdzie jest stary ten. Dobra, nieważne. Co ja gadałem? A, o tych hulajnogach. Jakbyście kiedyś brali te hulajnogi, to najbardziej ważna rzecz, jak ją wypożyczycie, wiadomo, tam trzeba kartę dodać i kartę kredytową, czy tam tą debetową, chyba debetową. Mi się zawsze to mylą, zresztą nie mam kredytowej, więc mam tylko debetowe, więc nigdy tego nie pomylę. Chodzi o to, jak wypożyczycie tą hulajnogę, to pamiętajcie, że musicie ją w specjalną strefę oddać. Naprawdę musi być to z dokładnością, nie wiem ile tam, chyba do 3 metrów nawet. Bo pierwszy raz kiedyś brałem, to Francji nie mogłem oddać. Widziałem, gdzie jest ten, wiecie, te miejsce parkowania. Ale fajny piesek idzie. Chyba go zaraz do plecaczka, słuchajcie, zawinę. Patrzcie, jaki kurde
Jaki mały ten. Ale o, zaczęło się. No właśnie, zaczęło się. Te maluchy to są, wiecie, niby tutaj takie frędzi. Frędzi, a one cię zaraz chycą. A one cię zaraz chycą za nogę. Dobra, ale to ja mówię o tych hulajnogach. Jezus, ja mam, powiem wam, taki galop myśli w głowie, że już chyba nie jestem w stanie skończyć zdania. Ale tam się miałem coś babki zapytać, bo ona miała coś takiego fajnego wystawione tam na śmietniku. Jestem ciekaw, czy to było do oddania. Chyba muszę się cofnąć. Słuchajcie, to wam się rozłączę na chwilę. Idę się zapytać. Słuchajcie, poszłem do tej pani od tych piesków i się zapytałem, bo tam miała przy śmietniku takie coś wystawione. Kurde. I żem to wziął. Patrzcie, to nie wiem, co to jest. To jest jakiś chyba zajęć korekcyjnych. To jest idealne. Coś dla mnie. Słuchajcie, dobra. Jak ktoś się zna, do czego to jest dokładnie, to weźcie, dajcie znaka tu, czy nie wiem, głowę, nogi wkłada. No nie wiem do końca. Dajcie znaka. Aha, i miałem z tymi hulajnogami skończyć. Ja skończyłem. A, no i jest bardzo ciężko na ten punkt tam. Zresztą aplikacja, ona cały czas wam mówi, że to jest złe miejsce do parkowania i naprawdę pilnujcie tego, bo jeżeli odłożycie ją w złym miejscu, to tak jakby wasza karta kredytowa cały czas działa i cały czas tak jakby jedziecie na niej, wiecie. Nie wiem, jak to jest sytuacja, że ktoś by podszedł wtedy i może po prostu chyba pojechać dalej za wasze pieniądze tą hulajnogą, ale będzie wam się wydawać, że wy odłożyliście na miejsce, że wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę no będzie lipa. Raz mi siostra mówiła, że ja tu w Anglii się nie spotkałem z tym, ale tu pewnie też się to dzieje, no bo to wszędzie, nie? Że ludzie nieświadomi źle odłożą i właśnie siostry, koleżanka chyba w Sopocie źle odłożyła to, bo z dziećmi wypożyczyła i słuchajcie, jaki przyszedł na kartę rachunek za tą hulajnogę. 1700 zł, słuchajcie, bo ona jakby się resetowała chyba dopiero na drugi dzień, więc w tym użyciu ona była cały czas jakby używana. Nie wiem, na drugi dzień może to 1700, to podejrzewam, że to chyba z tygodnia jej naliczyło. No nie wiem, jaki to czas dokładnie, bo nie wchodziłem w temat, ale no kwota była tak wysoka. Ona się odwoływała od tej decyzji, ale tak naprawdę no ta firma, która miała te hulajnogi, no ściągnęła ten hajs i nie był już do odzyskania, no bo takie są, wiecie, bierzecie hulajnogę i są takie zasady, no i trzeba się z tym godzić, niestety głupota ludzka, za głupotę się płaci, no i taka, wiecie o tym, nie? Wy płacicie, ja płacę, każdy płaci, bo, no nie wiem, chyba, że wy jesteście mądrymi ludźmi, ale jeszcze jak takich to jeszcze nie spotkałem, więc jak ktoś jest, wiecie, bez jakichś bezproblemowych, który idealny, to niech napisze w komentarzu, bo mam wiele pytań do takich ludzi, jak zarządzać swoim życiem, bo na pewno moje nie jest idealne i pewnie was wszystkich, ale jak kogoś jest, kurde, to bijcie śmiało w komentarzach, ja zaczepię taką osobę i muszę uzyskać informację, no jak zmienić swoje życie, żeby było bardziej, no nie pozytywne, bo pozytywne to no jest, no ale takie bardziej esencjonalne, to może powiem wam jakieś fajne słowo mi wleciało, ale wiecie co, no musimy się już rozstać, kończę ten mój monolog. Pokażę wam to lepiej, jak to wygląda, co tej baby tam świsnęłem. Są nawet narysowane, to dobra, nieważne, słuchajcie, nie kończę. Widzimy się w następnym filmiku, ten filmik wskoczy o godzinie 18, bo chcę coś przetestować, czy YouTube będzie lepiej polecał moje filmy, jak będą wystawiane o 10 i 18. A jak ktoś ma wiedzę, o której godzinie najlepiej wystawiać, to wiadomo, że piszcie w komentarzach, wiecie o co chodzi. Dobra, miłego dnia wam życzę i albo wieczora, bo nie wiem kiedy oglądacie. Trzymajcie się, hej. Słuchajcie, tu wam jeszcze dogrywam tą maszynę, co ja tam od tej babki wycyganiłem. Co to w ogóle jest? Do czego jest? Że to jest może dla jakichś osób ciężarnych? Ja nie mam pojęcia, słuchajcie, ale patrzcie tu w temacie, jakie tu się trunki nie dopija, widzę na dzielnicy. No kurde, słuchaj, ja się nie spodziewałem, no powiem wam, że tutaj to mogą być takie grubo ze 200. No nieźle bogato, powiem wam, bogato na tej dzielnicy już jest. Jak taki alkohol lata po śmietnikach, wszystkiego można się spodziewać. Lecę w teren, bo tu nie ma co czekać.